Skąd się brała sól w przeszłości? Oczywiście z kopalni soli w Wieliczce wydobywano sól w wielkich kawałach, dochodzących wagą do 2 ton, albo w formie rumu solnego, takich bryłek, które wywożono w beczkach. Tak więc w średniowiecznym Krakowie można było zobaczyć sól rozbijaną na ławie, w stępach, a można było także skorzystać z innego rodzaju soli. Z soli ważonej, takiej białej, która powstaje przez odparowywanie słonej wody.